Siema mega ziomy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sajejka, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać najlepsze gildie na serwerze. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będą najlepsze. Więc zapraszam was do oglądania do samego końca. I co, ja wam może jeszcze wspomnę tutaj superancko o konkursie na sponsora. Sponsor jest warty 30 zł, jest najlepszą rangą na Dragonie, więc myślę, że się opłaca wziąć udział w konkursie. Wystarczy zostawić łapkę w górę, wystarczy zostawić suba na kanale z dzwonkiem oraz napisać swój nick w komentarzu. I w kolejnym odcinku masz bardzo dużą szansę na to, że wygrasz rangę. I co, ja już wam nie będę przedłużał i widzimy się po intrze. Nara, elo! Dobra, jesteśmy po intrze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Halosik, proszę się przywitać, bo Halosik jest ze mną tutaj znowu, po raz kolejny. Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Elo, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać sobie gildie AKAC, ASSC oraz WWNP. Więc mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca. Słuchajcie, tylko przed tym może ogłosimy zwycięzcę w poprzednim konkursie. Poprzedni konkurs wygrał Michałek24.pl. Zobaczymy, czy ma sponsora. Nie ma rangi sponsor, więc dajemy mu sponsora. Sponsor na zawsze otrzymał. Proszę bardzo, mam nadzieję, że ranga ci będzie służyła. I co, Helosik, co robimy w tym momencie? Chyba się depamy, co? Depamy się do gildii eleganckich i oceniamy. Tak, zobaczmy, co tutaj jest zbudowane ogólnie. Dobra, zobaczymy, co jest zbudowane. Co jest zbudowane? Jakieś zameczki może ładne będą. Knok, jeszcze, o. I włączymy sobie powiadomienie od Anticheata. Dobra, i nie będzie tego spawnu na czacie, nie? Dobra, więc tepamy się do gildii AKAC na początku. AKAC, zobaczmy, tutaj jest zbudowane. Zobaczymy, o kurde, zobacz, całkiem spoko to wygląda. Całkiem spoko to wygląda, tylko teraz... Ale zobacz, jak te przejścia fajnie wyglądają, tak symetrycznie wszystko jest, nie? Teraz pytanie, czy ta gildia jeszcze nie jest skończona, czy już trochę jest zgrifowana? Chyba jeszcze nie jest skończona, mi się wydaje ogólnie. Chyba nie jest... A zobacz, tutaj widzę, jak ktoś się porąbał z projektem, ty. Albo, krzywo to, coś, albo tak miało krzywo, być, słuchaj. Albo tak miało być, no. Krzywo coś, ktoś tutaj widzę, piek postawił, stary. Może tak, a tu widzę miało tak samo, być. Tu tak samo, no chyba tak nie miało być. Tak chyba nie miało być właśnie. Jakieś podwójne warto. Ja myślę, że to jeszcze nie jest skończone, no, zobacz. Nie jest skończone, skończone. Stary, no, kawałek się staje. Ale więc... gildia została zgłoszona, więc no kurczę. No trzeba ocenić, trzeba tak? Ocenić. Trzeba ocenić, słuchaj. Może zobacz, co tutaj jest niżej, bo w sumie u góry to nie ma co ocenić. Fajne stuniarki zrobili, bo wiesz, nie marnowali tego stuniarki, no. Tylko zrobili z lawy i z wody. Tak, z lawy i z wody, ale takie jestem stary, stuniarki. Nie no, stuniarki, kobyl jestem stuniarki. Jestem stary, ciekaw, czy jak tutaj wybuchnie TNT, to czy rozwali wodę i tego, i o, tego, i lawę. W sumie też jestem ciekaw, nie? No. Bo może po rozwaleniu będzie się dalej respiło to, ten cobblestone. No co, w sumie na górze, znaczy tutaj na dole nie ma co oceniać, bo no, nie oceniamy dole. Ale na dole widać, mają beacona, czyli kurczę, o, mają beacona, o kurde, gildia, to jakaś bogata gildia. O kurde, kordę pokazam, sorry. Sorry. Biedna gildia. Dobra, wiecie co, ja im muszę dać w takim razie, jestem zobowiązany do tego, żeby im dać troszeczkę w takim razie premium case'ów za to, że pokazałem im ich kordy. Proszę bardzo, stawiam wam tutaj skrzynkę z premium case'ami. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Premium case, daję wam 32 premium case'y. Proszę. Ja myślę, że za 32 premium case'y się nie obrażą, wiesz? Stare, mi się wydaje tak samo, że się nie obrażą, no. Dobra, ja lecimy dalej może, co? Przynajmniej przyjdzie ktoś i się będą klepali, a nie siedzieli w zamku. No tak, a nie, kurde, jakiś zameczek. Klepy trzeba robić. O, a tu już jakiś, kurczę, porządny chyba zameczek. Tu nawet dość ładnie to stare wygląda, dość ładnie to wygląda. Niby malutki, ale ładnie zrobiony jest, nie? No, naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. Ale chyba też nie jest jeszcze dokończony, bo tam u góry widać, że tego... Niby taki prosty, ale... A zobacz, tu jakaś klepa się dzieje. Hex kordy czy cyk cyk. Tutaj, no, teamowo już tak piszą całą gildię. No, to nie jest skończona gildia, ale fajnie było, gdybyście skończyli. ASSC, pozdrawiam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że skończycie ją. Jak skończycie, to tam napiszcie tak gildii na elitarnej grupie graczy. Tak jest. I wiecie, będzie oceniona jeszcze raz, bo to na razie, no, no na razie tak średnio, nie? A to kolejna gildia. Kolejna gildia, widać, że drzewkareczka. No, drzewkareczka, ktoś tutaj... Jak ktoś czuje, jesteś Minecraft wojownicy prawdziwi, chyba mają tą gildię, bo... Stary, oni tutaj wojują za ranking, to na 100% są wojownicy Minecraftowi. Najlepsi wojownicy Minecraftowi, zaraz stary, oni mają cały kuboid pod klepę zrobiony. Ja widzę właśnie, ja widzę. Zaluśki, a tu mają antygrifa, to w sumie pozdrawiam, to jest bardzo fajny sposób. To widzę, że ktoś nawet próbował ich... Ty, a dlaczego w ogóle tu jest... Dlaczego oni w ogóle bronią, a nie, oni nie bronią góry. Myślałem, że oni góry bronią, tylko po prostu jest tak zestakowany.
Tak już myślałem, że ktoś próbował im wysadzać górę. No właśnie. Bo jest takie coś, nie? To wygląda trochę jakby taka armata. Ta, jak armata jakaś, no. No. Cwaniaczki, o, zapomnieli, że TNT na dragonie z góry nie działa. O! A to halo! To, jest jakiś, halo! Jest jakiś Minecraft stick. On nas nie widzi! No bo chyba masz Vanisha. Nie, nie mam. Nie? Nie. A weź go klepnij. Walnę go. Nie mam Vanisha. A jak? Widziałeś to? Jak już, halo? To jest prawdziwy Minecraft, bo jak już jak zareagował od razu, nie? Nawet sprawdził na nick. To od razu mieć, nie? Wlepałby byle kogo, ty. Elo? Siema, gościu. Masz, bym mu oddał pochodnie, ale nie mam co. Dam mu ci piasek. Masz. Będzie miał na odbudowanie ściany, jeden piasek. Tak, będziesz piasek. Miał na odbudowanie ściany. To jest, to już pod faworkę podchodzi taki jeden piasek, ty. Ty, a właśnie. Halo? Proszę, nie zgłaszaj mnie, dobra? Nie zgłaszaj mnie za faworkę, proszę. O, nie. A tu kolega zawołał, zobacz. O kurde! Co, ale zaczęli więcej wyskakiwać! Ale what zaczęli wyskakiwać! Zobacz, story, co się dzieje. Ale zaczęli wyskakiwać szybko, nie? No, cwaniaczki ty, zobacz. Oni działają jak takie mrówki, jedna mrówka, mrówki, mrówka jedna zobaczy, mrówka coś mówi, i zaraz no taka... z mrowiska mrówka wszystkie wyskakują. Mrówka z wiadowiec, stary. To, i zaraz wszystkie wyskakują z mrowiska. Zobacz, jak wszyscy zareagowali, halo! Halo, to jest gildia mrówka powinna być. Mrówki? Mrówki, o! Mrówki, a to mrówki, z mrowiska wyskoczyli. To, od razu. Ale zobacz, a ten to jest wojownik, zobacz, ten to jest wojownik. Po rankingu, to oni naprawdę jacyś wojownicy. No, ten to jest wojownik, stary, bo jeszcze miał łuk. Ja myślę, że to jest nie królowa, tylko ten, bo tam mrówki mają takich... Nie, a, no, mają o, jest taki wojownik. Wojownik, tak, jest wojownik. Tak. Pracownice są i wojownicy. No, wojownicy, jesteś królowa. Halo, gdzie jest wasza królowa? Z kim się mogą porozumieć? Czy jest ktoś, kto mówi? Halo, mówisz? Potrafisz, chyba nie on potrafisz. On na migi. A on na migi, no. To jest ten język. Dobra. Morsa, czy nie? Morsa? W takim razie trzeba się z nim dogadać. Pokazuje, no. Trzeba się w takim razie z nim dogadać. Halo, gościu. Weź miecz, ej. Łapkę i pokaż mu coś. Ej, gdzie masz królową? Gdzie masz królową mrowiska? O, tak, to, w środku. O, powiedział, tak, że w środku. Królowa tu jest! Zaraz poprowadzę! O, ty gada, zobacz, widzisz? Jak on to robi? Nie wiem, jak on to ale gada, ale ty go stary. Rozumiesz! Ja się z nim porozumiałem już, stary, tutaj. Nie chcę koksów, chcę zobaczyć twoją królową mrowiska, stary. Weź do środka może tam im zaglądnij. W środku jest, myślisz? Tylko żeby cię nie... No ja myślę, że królowa w środku siedzi gdzie indziej by była. No dobra, to wbijamy do środka. Nie, zaraz cię nie naklepali, ty. Wbijamy w takim razie do środka, stary, zobaczymy. Czy mają królową mrowiska? Wow, zbugowała mi się stoniarka, o nie! O jest, dobra, jest okej. Ja myślę, że to jest zaczarowane mrowisko i to jest zaczarowane stoniarki. Królowa tak zrobiła trapy. No, królowa zrobiła trapy! No, ale zobacz jak głęboko! Co, to jest królowa? Nie, tu jest królowa, Denis 19! On był na dole! Czy on był na górze? Nie, on był na dole chyba, on... To jest królowa on i... On jest królową! Ale ty, on... To... To królową może być facet? Ja myślę, że może. What the fuck? Bo to jest królowa bez jajek, czyli... Taka... A tutaj jest napisane coś na tablicy, zobacz. Gdzie? Z tyłu. Sajek bez jajek. No a to nie! Być królowa bez jajek, czyli Denis. Gdzie macie swoją królową? Mówić mi! Gdzie... Królową! Ty stary! Stary, jak działa mrowisko, jak królowa zauważy kogoś, to ona ucieka? Ja nie wiem, stary. Bo on uciekł od razu. No on od razu uciekł, stary. Nie wiem o co, nie wiem o co chodzi. Ale to jest dziwne mrowisko. Widzę, że tutaj mają składowisko jakieś. Ja myślę, że tutaj jedzenie przechowują. No, jedzenie przechowują, no. Tak jest, jabłka, zobacz. Jabłka, no. Pewnie z tego. Slime bale no. Też, a myślisz, że mrówki jedzą w slime bale? Ja halo, myślę, zjedz to. Ja myślę, że oni tym mrowisko zaklejają. Zjedz to, nie, on nie chce może tego jeść, no, ty chce to zjeść, a ty byś to zjadł? Masz, jedz. No ja nie wiem, czy ja bym to zjadł. Zaczymy, halo, do łapki to weź. Ja myślę, że jakbym był głodny, to bym zjadł, wiesz? Dobra, ja mu dam, może ja mu pokażę, co ma z tym robić. Jedz, to. To zjedz. To. To. To, co mam w łapce, tu. Ale te mrówki są... O, zobacz, on gada już. On wkurzył gada. Się, wkurzył. On się zaraz on się na mnie wkurzył. On się na mnie wkurzył, stary, bo on nie chce jeść tego slimebala, ja mu każę. Ja ci powiem, że czas chyba, żeby stąd uciekać, bo zaraz pogryzą cię i co. Dobra, uciekamy stąd, stary, na spawn w takim razie. Spawn. A już odcinek trwa 10 minut. To prawie, przez te mrówki. Przez te mrówki wszystko, kurde, tam no. Jest jakiś tunel czasoprzestrzenny i tam szybko czas leci w tym za szybko czas, wydaje. No. Zasrane, zaczarowane mrowisko, stary. Ja bym tam nie wracał już.
No, już tam nie wracamy. Dobra, więc co, Halo, chyba się żegnamy, co? By się trzeba żegnać, no. No, więc pamiętajcie o tym, żeby wbić do Helsika na kanał. Możecie go zasubskrybować, macie go w pierwszej linijce opisu. A jeśli chcecie, żeby wasza gildia została oceniona w kolejnym odcinku, lub jeśli macie też mrowisko w swojej gildii, to możecie je napisać. Halo, zlagowałem mi z Minecrafta. Dobra, to szybko, Halosik. O nie, skraszowało mi. Dobra, więc na razie. Elo!